Dzisiaj naszym rozmówcą jest pan Andrzej Walczak. Pan Andrzej był kiedyś przez wiele lat dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach, ale przede wszystkim ma bardzo ciekawe życie w trakcie i za sobą i chcielibyśmy, żeby nam o tym opowiedział. Gości nas dzisiaj Resto Bar Ameryka w Kowarach, także dosyć kultowe miejsce, które znają nie tylko kowarzanie. Panie Andrzeju, zacznijmy od początku. Jak pan sobie teraz radzi? Już pan się zbliża do 70. No i co? Już jest pan na emeryturze, czy jeszcze pan działa? Tak, jestem na emeryturze, no ale człowiek póki żyje, póki jest aktywny. Jest. Właśnie teraz wracam z Jeleniej Góry, bo też tam coś komuś wykonuję. Jako plastyk, tak? No tak, tak, tak. A pan tutaj się w ogóle znalazł dlatego, że pana rodzice, którzy są z Lubelskiego, przyjechali po wojnie, tak, i dostali pracę w Mysłakowicach. W Mysłakowickim Orle, pracę, mieszkanie. I warunki były te, że dzieci mogły się, czyli ja z bratem, przedszkole, żłobek, myśmy to wszystko przeszli. No i później po kolei rzeczy taka, że... No, co, i mieszkaliście w ogóle w tym budynku koło tym Orła? Korła, tak. Tam wujek był dyrektorem i później odszedł do Głuszycy, tam był, a myśmy zostali z rodzicami. No i tak się potoczyło nasze życie właśnie. No jak to się stało, że pan trafił jakby do kultury szeroko pojętej? Czy miał pan jakieś zainteresowanie takie artystyczne? Tak, to się właśnie, to się tam zaczęło. Tak. Tam się zaczęło dlatego, że przyszedł nowy klub zakładowy taki. Przy Orle. Przy Orle, Radar. Przyszedł kierownik, który był w miarę młody też i on, jak nam ludziom młody, stworzył warunki, że mogliśmy sobie przychodzić, spotykać się. I pomagaliśmy mu w różnych historiach. Stamtąd te organizowanie, on organizował odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi na przykład. Dużo aktorów przychodziło, przyjeżdżało na spotkania. I on po prostu pozwalał nam uczestniczyć w tym i ja wiele rzeczy tam. A te plastyczne pana zainteresowania też się wtedy rozwinęły? To plastyczne to też był dalszy ciąg tego, co się działo w Mysłakowicach. Dlatego, że powstała modelarnia przy Orle. I tam w pierwszej turze bardzo dużo dzieci się zgłosiło. No, została jakaś tam grupa po iluś latach. Ja tam chyba z 5-6 lat działałem w tej modelarni. Wszystkie tam też, że tak powiem, modele, jakie były do zrobienia. Modele na przykład? Co? Czego? Modele? Latające na uwięzi, zdalnie sterowane, wtedy nowości to były. I nawet żeśmy zrobili, bo tu nawiążę do czegoś, bo z pieniędzmi było zawsze cienko. A pana rodzice czym się zajmowali w Orle? Ojciec był majstrem na przygotowanie, mama szwaczką. No tak, no to kokosów nie zarabiali. No nie, to normalna robotnicza rodzina. Ale ta modelarnia powstała, też różnie tam było. I zrobiono taki myk, że dla obrony terytorialnej była potrzebna jakaś makieta. I my, modelarze, zaczęliśmy i robiliśmy makietę orła w skali, tam powiedzmy 1:100, po to, żeby to ona stała w tym ośrodku dowodzenia w Orle, bo tam był taki pion obrony cywilnej. I oni to za to zapłacili tej sekcji modelarskiej. To pamiętam wtedy, żeśmy dostali ile silników modelarskich i tego. Instruktor dopiero teraz, w tym roku zmarł taki jeden z lepszych instruktorów, pan Kuczmiński z Jeleniej Góry, który był do tej pory był aktywnym modelarzem i nas tam, że tak powiem, szkolił. Fantastycznie. A jak się pana losy potoczyły? Poszedł pan do szkoły, później do liceum, tak, chyba tak, w Kowarach. W Kowarach, do liceum w Kowarach. No i tutaj dojeżdżałem z Mysłakowic do Kowar. A proszę powiedzieć, potem gdzie się pan kształcił? Później 2 lata studium w Poznaniu. I potem w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. I później wróciłem na swoje tereny. Pan Witek Dębowski, który był kierownikiem tego klubu, on działał w Tekrichu, to jest Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich. I ten Tekrich był jak gdyby pomocną ręką dla domów kultury, zakładowych i takich.
I skierowano mnie tam do pracy, bo ten Witek wiedział, że coś tam potrafię zorganizować. I byłem skierowany tutaj do Kowar, bo był, a ponieważ skończyłem studium elektroniczne, to były tam automaty i do tych automatów, żeby przy obsłudze być. Jakie automaty? Te bilardy do gry. No i później szybko, że tak powiem, bo to Tekrych mnie wysłał. I później Dom Kultury mnie przejął i zacząłem pracować. Niech pan opowie, jak to, czym się zajmował wtedy Dom Kultury i pan personalnie? Też to wszystko zależy od tego, kto tam dowodzi i trzeba jakiś plan. Tak jest. Jeżeli tego nie ma, no to od tak przychodzimy, otwieramy, zamykamy, nie? Tak, ale to jest jakby zasada ogólna. Tak. A jak było konkretnie w Kowarach w okresie, gdy pan tam pracował? W Kowarach, gdy później ja miałem coś do powiedzenia, powiem, że... Myśmy... Jak było wtedy, gdy pan nie miał do powiedzenia, tam... tylko był pan pracownikiem? No... Było słabo, ale pan jest dyplomatą, nie chce pan tego dosłownie powiedzieć. No nie. Okej. Nigdy pieniędzy nie było, ale coś tam się robiło. Nie było działań takich dla potrzeb środowiska. Aha. Czy tylko pozorowane takie, żeby... No takie, przyjechał zespół, przyjechała kapela, coś takiego. Aha. A później żeśmy zaczęli realizować przy pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury, pana dyrektora Klementowskiego, bo powstała taka koncepcja bolkowska, nie wiem czy... Ale ludzie kultury będą wiedzieli, o co chodzi, więc myśmy propagowali, zajmowali się 6 dyscyplinami sztuki. Plastyką, muzyką, słowem, później fotografia, film. Mniejszy tym, bo nie było sprzętu. Fotografia. W jaki sposób się zajmowaliście? Mieliśmy pieniądze na to, że tak powiem, ukierunkowywać. Mieliśmy szukać i gromadzić ludzi, miłośników tych właśnie dyscyplin. I w związku z tym ja na przykład mam taki epizod, że tutaj był taki, na sanatorium leżał pan Bruno Podjaski. To jest artysta prymitywista, tak jak Ociepka. Ja tam do niego poszedłem, z nim rozmawiałem. No i tak mnie to wciągnęło i ludzi kultury, tych, którzy tutaj tworzyli wokół siebie. I tak powstawały jakieś grupy miłośników fotografii, gdzie tam dość mocno i tak dalej, i z sukcesami. Stefan Kozłowski, mieszkaniec tutaj Kowar. W filmie mniej, ale na przykład w słowie to działania Andrzej Kępa z Jeleniej Góry, aktor teatru. Świętej pamięci. Tak. Był pracownikiem przez jakiś okres tutaj. A na czym polegało to aktywizowanie? Czy tam... Myśmy stwarzali im warunki, żeby mogli spotkać się. Pomagaliśmy, tak. No bo to ja zawsze uważałem, że Dom Kultury jest takim miejscem, gdzie każdy może przyjść i, że tak powiem, powinien znaleźć. Może wyrazić siebie. Tak. W poezji na przykład, czy w filmie, prawda? Czy w malarstwie. Bo na przykład dla mnie nie było, ja nie zdążyłem do tego, żeby jakieś tam miejsce na konkursie tego, to samo wychodziło. Jeżeli praca u podstaw, ta na miejscu była tego, to poszło to i było zauważone. I co? I to rozbłysło, tak? I to zaczęło funkcjonować, bo była grupa plastyków, w Kowarach było ich dużo. Ja chodziłem po domach nawet, rozmawiałem z rzeźbiarzami, malarzami. Do tej pory tak utrzymuję kontakty z nimi. Jakieś przeglądy im tu robiłem. Tak, żeby ich wyjąć do domu kultury, żeby pokazali to, co robią. Na przykład taki pomysł mój był, gdzie chyba też tam zostałem doceniony, bo dostałem wyróżnienie. Ciąg handlowy w Kowarach i na przykład wymyśliłem coś takiego, taki jak gdyby projekt napisałem i go zrealizowałem, że przegląd sztuki nieprofesjonalnej, czyli amatorów, ale nie w Domu Kultury, bo Dom Kultury jest wysoko. Tam pójść to trzeba się specjalnie wybrać, że tak powiem. Zróbmy to i dozgadałem się z PSS-em i WPHW, bo to byli mestorzy tych lokali,
że w każdej witrynie sklepowej zamieścimy jeden obraz. I to się odbyło, tak? Tak, odbyło się to. I to była fajna rzecz, bo w tym ciągu w każdej witrynie był... Na deptaku Jeszcze wtedy deptaka nie było. Tak. Ale działania już takie były. I to było, przybliżyło tych ludzi, którzy gdzieś tam malowali, działali. Sztukę do społeczeństwa, prawda? Tak, no bo mówię, że ktoś przyszedł do Domu Kultury, to musi się wybrać tak jak na imprezę, na jakiś koncert. Tak jak tu przyjechał zespół Roma, to wszyscy Cyganie z Kowar byli rodziną zespołu. No, także ten. No i tak to się potoczyło i też... To były lata 80? Tak. Dobór kadr był też ważny, bo mówię, ja bym sam tego nie zrealizował, tylko szukałem ludzi, którzy z tego środowiska by byli i chcieliby... Budował pan zespół. No też, też, tak właśnie. No, stąd tu Jurek Jakubow, który do tej pory działa w plastyce, też porządnych gościu. Wybitny. No, Jurek był moim pracownikiem. Stefan Kozłowski w fotografii. Takie małżeństwo Walter, oni w tej chwili wyjechali i są, mieszkają w Niemczech. On był muzykiem, grał na skrzypca, więc prowadził sekcję muzyczną, taką, inną. Później jego żona była też śpiewała, ale inne rzeczy też potrafiła, bo pracowała gdzieś w Dzierżoniowie, w jakimś ośrodku wiejskim. Też to wszystko, że tak powiem, bliskie jej to było. Później i myśmy się na tym skupiali i wszystko robiliśmy, na przykład taki pan Romek Trychubczak, który do tej pory tutaj działa, wyjeżdżał na przykład i przychodzi do, wyjeżdżał do Szwecji, tam miał jakąś wystawę zorganizować i przychodzi do mnie, Andrzej mówi, kurczę, no nie mam gdzie tego sobie zrobić, żeby przygotować te obrazy. Ja mówię, no jak to nie masz, Dom Kultury jest od tego, dawaj, przychodź, masz tu salę, rób. Działaj i tego. Tak samo mój już nieżyjący przyjaciel i kolega Julian Przewłocki, to jest nazwisko tu znane, plastyk też. Namówiłem go, żeby tego, mówię, Julek, no, bo byłem u niego w domu. Się okazuje, że na stole, tak jak my siedzimy teraz, to tutaj śniadanie, a tutaj farby rozłożone i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, to ja mam na zapleczu garderobę, udostępnię ci tą garderobę, ty sobie tam działaj, nie chowaj tego, a jak mi będzie garderoba potrzebna, to ja ci dam wcześniej znać i masz takie, ten, że pochowasz to w tym momencie na ten czas, gdy będzie mi to potrzebne. I on sobie działał, robił, malował takie końskie głowy, kwiaty, jakieś ptaszki i sprzedawał to w ruchu. A był taki był, trochę schowany, prawda? Tak, no był dekoratorem w PSS-ie, pracownikiem tego. Ale to zrobił dekorację, tak, uciekał do swoich rzeczy tam. No później jak się to wszystko, ta nasza przyjaźń rozwinęła, to się okazało, że to był on był absolwentem łódzkiej filmówki, działu tam rysunków, filmów rysunkowych. To była jego pierwsza praca chyba nawet w Bielsku Białej, coś tam robił. Tak. I w każdym razie później tu trafił do PSS-u. No i się w takich spotkaniach się okazało, że grywał w kapelach różnych. Miał różne zdolności, trzeba było je wyciągnąć. Tak. Ci ludzie tu byli, ale nie, a ja potrafiłem, że tak powiem, wyciągnąć. On tam z Karolakiem grał, z mężem Dudziakowej. Grali razem na tych potańcówkach dla tego. I też nieraz miał taki moment, że se siadał do pianina i jazzował. Nie? Super. A proszę powiedzieć, no, nadeszły nowe czasy, przełom 89 roku w Polsce i pan pracował tylko do 91 roku. Dlaczego musiał pan odejść z Domu Kultury? To znaczy, to się tak złożyły sprawy, że bo ja mieszkałem w Domu Kultury i pracowałem tam. Będąc członkiem spółdzielni, dostałem przydział na mieszkanie i to było mieszkanie w Karpaczu. Zwolnili mnie tu, bo połączyli wtedy ten pomysł, zrealizował Iruska, połączyli Dom Kultury. Pan Iruska, czyli były burmistrz. Tak, czasem, tak. Zrealizował pomysł połączenia Domu Kultury z Mosirem, no i tam został pan Piepiora, Janusz,
ten od karate, szefem tego wszystkiego. Całości. A proszę powiedzieć, a wcześniej jak był pan dyrektorem tutaj, no bo wtedy wiadomo, że mieliśmy tutaj jedną partię, która rządziła praktycznie. Czy musiał pan jakieś imprezy tam organizować, jakieś masówki i tak dalej? No było tak, było tak. Ja byłem jak gdyby agendą ich, że no ma być, no i tyle. No i człowiek musiał tak, to i to też. A. Nie stawałem okoniem, bo wiedziałem, że to nic nie da. Bo nie ja, to kto inny będzie robił. Jakieś ale akademie robiliście? Tak, o, tak, akademie. Rewolucji. Tak, o, to ja też mam. Powiem panu, że była taka impreza, gdzie pan aktor Teatru Jęgórskiego, Krzaczkowski, monolog mówił. No, siedziały władze na tym. I były chyba, nie wiem, tak przejęte tym świętem. Nie wiedział, co zrobić. Prawie, że go zdjęliśmy ze sceny, bo po prostu on widział, że nie ma kontaktu. No, towarzysze siedzieli. Miałem napad w tym sensie, że padła do mnie SBCA i szukali, bo dywanik się ukazywał. Tak, tutaj. To pismo opozycyjne fabryki dywanów. Szukali go u pana. No pewnie, no bo wiadomości były ode mnie tam, od źródłem tak wychodziło, że ja jestem. Nie? I tak było? No. No i co, miał pan nieprzyjemności, czy się... No skończyło się na tym, że nie, bo nie znaleźli u mnie tego. Bo tak, no. Informacje były tak, ale źródła nie było tego, nie było dowodów, oni nie widzieli, tak, no maszyny wszystkie przeszukali, no nie ta czcionka, nie tego, dali spokój. Nie? Jasne. Panie Andrzej, no i co, 91 rok, nowe czasy, traci tam pracę w Domu Kultury po wielu latach. Pracował pan tam całe życie, więc miał pan już prawie 40 lat, prawda, jak dobrze liczę, więc w tym wieku wymyślać się na nowo, to jest wyzwanie. Zwłaszcza, że wtedy jeszcze się nałożyła ta zmiana taka ustrojowa, zmiana społeczna, zmiana gospodarcza. No i jest 91 rok, pan ma 38 lat, traci pan robotę i co pan robi wtedy? Żyję, tylko żyję i kombinuję, tak powiem. No, widzę pana tutaj w dobrej formie, więc no, pan sobie poradził, prawda? Radziłem co pan sobie. Zrobił? Poszedł pan na bezrobotne najpierw, tak, czy pan kombinował jakoś? No bezrobotne to było takie, żeby było jakaś stabilizacja. No, trójka dzieci trzeba było wykształcić. No właśnie. I to były w takim wieku podejrzewam nastoletnim, tak, więc... Tak, już tam... A żona pracowała? No też. Ale też tu się nikt nie zlitował, znaczy, że mnie zwolniono, a ją za chwilę też zwolniono. A gdzie pracowała? Też w Domu Kultury. Byliście w sytuacji trudnej. Tam była taka sytuacja, że ja z żoną, ale to ona bardzo krótko pracowała, bo pracowała w oświacie, w szkolnictwie, na świetlicach. A drugie małżeństwo właśnie Walterów też pracowali u mnie w Domu Kultury i później on nie było tak w Hydromechu, bo pracował trochę i no i jakoś mu się pozbierać. No i co pan, jak się pan pozbierał? No, co pan Waltery zrobił? Wyjechali do Niemiec, tam jakieś układy były, że mogli wyjechać. No ja zacząłem coraz częściej, nieraz dwa razy w tygodniu jeździłem do Berlina. Berlin poznałem najpierw po dzielnicach, później po tego, po mapie. A co pan jeździł do Berlina? Kupowaliśmy tam używane rzeczy. I sprzedawaliście tutaj? Tak. Były jeszcze komisy i po tych komisach żeśmy tam... Wystawki też chyba były? No, wystawki to później, nie. My raczej żeśmy jeździli i tam w Berlinie była taka fundacja, która zbierała niepotrzebne rzeczy od mieszkańców. I wystawiała na sprzedaż. Myśmy to kupowali, a oni mając te pieniądze tam pomagali w Afryce czy coś takiego. Rozumiem. Także to tak było. No to był jakiś pomysł. No. Sporo osób tak sobie radziło. Wielu. Później jak zacząłem jeździć... Na targu sprzedawaliście tutaj? Nie. Nie było czasu. Myśmy dostawiali w komisie i dalej w drogę. Aha, rozumiem. No, nie było tak. Później trafiło mi się, że kolega pracował na winnicach i czy mogę spróbować, ja mówię, no, zobaczę.
pojechałem, a ponieważ język miałem taki komunikatywny. Niemiecki, tak? Tak, no to wtedy... A gdzie były te Winnice? Koło Trieru, Luksemburga. Tak, czyli Trier, niemiecka część tam nad Mozelą. Tak, nad Mozelą, tak. Od Bettkastel do Trieru. Tam mam wszystko zjeżdżone rowerami, bo w niedzielę na rower i... Długo tam pan pracował? Sześć lat. Ale przyjeżdżał pan tutaj? Tak, tak. Regularnie. Tylko sezonowo tam pracowałem. A wtedy to się opłacało bardzo dobrze. No, ale za krótko. Gdyby to można było, że pracownikiem jestem tam cały czas, to by było. A tak to dwa miesiące i dwa miesiące. To trzy miesiące chyba w roku można było pracować legalnie. A tak to pan tutaj był, tak? Tak. Tak. I do Berlina pan jeździł, tak? Tak. No i później? I później ktoś tam mi poprosił o to, czy mógłbym go przywieźć z Niemiec, bo stracił tam prawo jazdy, pojechałem. A on mi się zrewanżował tym, to ci załatwię, mówię, może pracę przy opiece. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy ja dałem radę tego. A mój, słuchaj, nie święci garki lepą, spróbuj. No i pojechałem, pierwsze dwa lata pracowałem tam z gościem, który był wyższy ode mnie, ten, musiałem go przenosić, tak? Ale poradziłem sobie, później pojechałem do opieki nad Jezioro Bodeńskie, do chirurga okulistyki. Trzeba było mieć jakieś papiery, żeby ten kontrakt... Nie. Tylko, że tak powiem, mieć umiejętność porozumienia się, cierpliwość, bo to trzeba, no i umieć wykonywać te czynności, które tam potrzebne. Przez całe lata pan już był opiekunem. Tak, i później do przejścia na emeryturę. Gdzie się pan wykształcił? Tak. Czyli najważniejsze zostało wykonane. Państwo Walterowie, którzy wyjechali, to też tutaj mocno się w to kowalskie środowisko, bo i zespoły muzyczne, pamiętam, w tamtych czasach myśmy próbowali zorganizować koncert zespołu Jam, wtedy nieznany jeszcze był, to nie był ten Jam. Był? Odbył się? No, proszę pana, muszę powiedzieć, że miałem problemy ze zorganizowaniem dwóch koncertów, bo na jeden się nie opłacało dwa koncerty. Próbowaliśmy sprzedawać bilety w Kowarach, Karpaczu. Musieliśmy odwołać. A mieliśmy układy takie towarzyskie. Tam jeden kolega, który się muzyką... Jeszcze wtedy Rysiek tam pewnie śpiewał, prawda? Tak. No i ten... Ale Turniej Miast się udało. Przecież to jest impreza, którą do dzisiaj się wspomina w Kowarach. No już coraz mniej tych pamiątek jest, bo Kuźnica zlikwidowana. To był pomysł PSS-u, a gwarki są jeszcze, to było GS. No, tam to było wtedy takie duże, pospolite ruszenie, naprawdę. Miasto zaczęło... Pokazało się. Tak, pokazało się. Myśmy tam dekoracje robili, pamiętam, taki koń wykonany z metaloplastyki, stał wypełniony torfem i kwiatami. No to wszystko uczestniczyłem się, tak. przy robieniu tego wszystkiego. A czy potem pana te umiejętności takie artystyczne były wykorzystywane? Nie. A pan je wykorzystywał w reklamie na przykład? Tak, później tak potrafiłem coś zrobić. Co pan poprzez robi? Modelarstwo też. No. Muszę powiedzieć, że... Podobno w Kowarach sporo pana reklam jest. Nie, w Karpaczu. W Karpaczu, Karpaczu. A czy ktoś pana wykorzystywał właśnie pana te umiejętności takie animacyjne, żeby to środowisko kulturalne jakoś... No nie, to ja tutaj działając tylko. Rozumiem. A potem pan się jakby wyłączył. W Niemczech pan był chyba częściej niż tutaj. Tak. Jakoś tak smutno mi było i brakowało mi tego. A teraz? A teraz sobie dam razem. Jest pan zadowolony? No, w tej chwili tam pomagam takiemu panu Domańskiemu, który też, że tak powiem, po mojej podpowiedzi zorganizował naprzeciwko urzędu przy... wystawę miniatur. Tak, to po prostu z mojej inspiracji. Ja muszę powiedzieć, że na przykład tu pan Piasecki, który ma to w Kowarach, no to też tam jego pierwszym modelarzem był mój kolega, który modelował ze mną w Mysłakowicach, Zbyszek Drak. Przy Orle była modelarnia i myśmy razem tam zaczęli modelarnię tego i później ten Zbyszek, pan Piasecki szukał kogoś, kto by tego i nawet razem jeździli do Niemiec, oglądali takie obiekty. I tam źródła, w Mysłakowicach są tych. Moje, tak. Taka propozycja, Mysłakowice budują
szkołę, nie wiedzą co z zamkiem zrobić. No i kupić po prostu par miniatur od pana Piaseckiego i zlokalizować, i gmina ma piękny obiekt do prezentacji w pałacu, sądzę, żeby pan który Piasecki to oddał. Pana wiek, pan Piasecki już ma swój wiek, wiecznie tego robił nie będzie. Rękę trzeba trzymać na pulsie, nie? Oczywiście. Po drodze do Karpacza, kierunek słuszny. Tak. No to już pan Piasecki myślę, że sam podejmie decyzję. Tak, tak, bo to on był taki okres, że on szukał lokalizacji. Nie? Tak, tak. No w Karpacie chciał, nie miał szans. Nie miał szans, tutaj. Chciał właśnie gdzieś przy tej drodze na Karpacz, no ale tak, tutaj za mało, tu nie tego. No, ale ten pałac rzeczywiście to jest miejsce do korzystania. Tam my go jak oglądamy, to my go oglądamy od tyłu. Tak. Bo front jest z drugiej strony zupełnie. To nie każdy. Ta łąka jest taka. Tak, tam jest łąka, boisko i tam na przykład na taki park miniatur, to już bez względu na to, czy to będzie pan Piasecki, czy ktoś, pięknie by tam mógł zafunkcjonować, bo to jest miejsce, duży i mały. Państwo Walterowie, to też jest taki, nie każdy w Kowarach o tym wie, ale ich córka Agnieszka, która tu się uczyła, grała na skrzypcach, na imprezach, które ja organizowałem, ja bez względu na to, jakie kto miał zdanie na ten temat, za tamtych czasów, za czasów tej komuny, organizowałem mikołajki, choinki, czy się komuś to podobało, czy nie. I to była moja taka idea, było, żeby odciążyć dział socjalny danej fabryki, bo to była fabryka dywanów, wszystkie tu 32 zakłady były kiedyś w Kowarach. I te działy socjalne zajmowały się różnymi sprawami, ale od choinek, dnia dziecka, ja ich, że tak powiem, wyzwalałem i organizowałem spotkania. Proszę, ile państwo dajecie tego, my proponujemy taki scenariusz, będziemy robić to. No i dawali nam pieniądze, myśmy im robili tą usługę, że ich dzieci brały udział i właśnie występy. Pokazywaliśmy nasze sekcje, które działają i tak dalej. W związku z tym tam Agnieszka też grała na skrzypcach, jej ojciec Rysiek też. I później po wyjeździe do tego, do Niemiec, od 2005 roku gra w orkiestrze Andrzeja Ryje. Nazwisko na zachodzie, Andrzej Ryje. Wszystko mówi. I ona tam już od 2005 do tej pory gra w tej orkiestrze. Kiedyś trzy razy byli dopiero w Polsce. Jak byli, Agnieszka zorganizowała mi wyjściówkę, pojechałem na koncert aż do Gdyni. Po to, a pana dzieci co robią? Jak sobie? Syn jest tutaj projektantem, drugi we Wrocławiu, a córka w Gdańsku. A co projektuje syn tutaj? W biurze projektów pod Karpaczem jest taka firma. Te duże budowy w tej chwili robią to Centrum Edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego. W Sobieszowie? W Sobieszowie, tak. I oni tam projektują te hale i wszystko. A to może pan być dumny? No. I mówię, ta Agnieszka też tak gra w tej orkiestrze, jak gdzieś będąc, bo tutaj to nie tyle, ale jak w Niemczech, programy jakieś tam przedświąteczne, to wszędzie ją też widziałem i to była taka satysfakcja. Od takiego malucha znałem ją i tak dalej. Także mówię, a w Kowarach jest to jakoś tak zapomniane. Dlatego z panem rozmawiamy, żeby no to właśnie przypominać i jakby konserwować tę wiedzę. No tak jak Julek Przewodzki, też taką, tą jest pan Dąbrowski, ten dyrektor Teatru Komedia. No, tutaj jeszcze taki był etap w moim życiu, że jak byłem dyrektorem Domu Kultury, naczelnikiem był pan Janusz Pezda, były dyrektor fabryki dywanów, no to też było tak, że było wiele rzeczy organizowanych i na przykład Festiwal Teatrów Ulicznych zaczął się tu. Z panią Obidniak, żeśmy tutaj zaczęli. Ja byłem przez chyba 5 lat na pewno dyrektorem, szefem technicznym festiwalu. Tego festiwalu, tak. Te wszystkie historie elektryków, potrzeb i tak dalej. I myśmy to działali. I obiekt na Domu Kultury, i na Wojkowie, i dom czasowy Harnaś.
były do dyspozycji teatru. Wtedy na miesiąc czasu się wyłączało wszystko i było święto teatru. Naprawdę to były duże pieniądze szły na to, ale było to też duża atrakcja dla, gdzie żeśmy pojechali do nas. Czekali na nas. No to po całym regionie. To wszystko. To się tak wydaje, efekt końcowy jest taki, że przyjeżdża ekipa, ale wcześniej zorganizować to, dogadać, gdzie obiady, gdzie się będą przebierać, gdzie elektryk może się podłączyć. Cała logistyka. Technika. Ta logistyka to jest tyle ustaleń. Że... Pani Alina miała wizję, ale ktoś to musiał wykonywać. No, brała ludzi, którzy tego, ponieważ ja byłem tu, widocznie jej pasowałem. Dużo ludzi poznałem wtedy, Przemek Rządzielak, z Poznania, Pineska tak zwany. Przez wiele lat. Darek Miliński też tam się załapał raz, chyba był z jakąś grupą. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy Panu. Życzymy dużo zdrowia. Ile mogłem się podzielić? Super, bardzo ciekawa opowieść. Świetnie, że sobie Pan tak super zorganizował życie to drugie. Na pewno nie było łatwo, ale cieszę się Pan dobrym zdrowiem. Mam nadzieję, niech tak będzie jak najdłużej. Jest jak jest. No i skoro Pan pracuje przy wystawie, na wystawie, przy głównym deptaku Karpacza, to znaczy, że Pan jest ciągle w grze tej też artystycznej. No bo jest taka rzecz, że gdy człowiek coś robi, to żyje, a jak... Oczywiście, nie można się poddawać. Nie można, jest ciągle w grze, prawda? Tak. Super, dziękuję. Dziękuję również.